przecięcie rdzenia jest pewną śmiercią rdzenia w danym miejscu i nie ma mowy o tym, żeby taka funkcja była później odrodzona, odbudowana. Jeżeli są stłuczenia mniejsze lub większe rdzenia, mamy zawsze nadzieję, że im szybciej odbarczymy rdzeń, spowodujemy podaniem leków, zmniejszenie obrzęku, że to będzie no, później procentowało na pozytywnie dla przyszłej rehabilitacji pacjenta. Bo niezależnie jak ciężki jest uraz, zawsze mówimy o przywróceniu stabilności kręgosłupa, czyli w przypadkach złamań, usunięcia części przemieszczonych kostnych elementów i stabilizacji, a w przypadku zwichnięć no, stabilizacji kręgosłupa. O ile w odcinku szyjnym mamy do czynienia z czterokończynowym niedowładem lub bezwładem, w środkowym odcinku kręgosłupa najczęściej, bo to jest 90 parę procent, w których no, to uszkodzenie jest zawsze, pozostawia po sobie ślad. Czyli im oczywiście cięższe, tym mniejsza szansa na przywrócenie funkcji, a im lżejsze, to im szybsza pomoc, tym jest większe odzyskanie sprawności. Tylko tutaj musimy pamiętać o tym właśnie wtórnym uszkodzeniu, żeby nie przegapić tego momentu, w którym pacjent chodzący nagle po trzech dniach w domu będąc nierozpoznanym złamaniem kręgosłupa okazuje się, że jest porażony. Ci chorzy w pierwszych etapach po wypadku nie zdają sobie sprawy z tego, co się stało. Pytają się zawsze, kiedy będę mógł wyjść ze szpitala i iść sobie do domu. Często nie dociera do nich świadomość, że nigdy w życiu nie będą mogli ruszać kończynami dolnymi czy rękami, że nie będą mogli powrócić do tego normalnego życia rodzinnego, społecznego, sportowego. Większość skoczków do wody to są pływacy i świetnie pływający, skaczący nieraz do wody. A takim elementem no, odbierającym troszeczkę rozum jest niestety alkohol. Większość wypadków mamy do czynienia, że jedno piwko, wejście na drabinę i upadek z 3 metrów. Wiemy, że po spożyciu alkoholu stajemy się odważniejsi. Wobec czego wydaje mi się, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe, a tutaj później okazuje się, że ułamki sekundy często decydują o naszym życiu i naszej przyszłości.